дорогие ветераны, уважаемые товарищи. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Zwycięstwa oświadczył: jest wiele jasnych stron w naszej historii, z których słusznie jesteśmy dumni. Nie wszystkie z nich zachowały swoje znaczenie do dziś. Wiele z nich, utraciwszy swoje dawne znaczenie, zostało po prostu zapomnianych. Są jednak daty i wydarzenia, które niosą ze sobą zrozumienie istoty i prawdy życia, nie podlegają czasowi i okolicznościom, przekazywane są z pokolenia na pokolenie z mlekiem matki, chronią przed błędami i pomagają budować przyszłość. Dla Białorusinów takim wydarzeniem było zwycięstwo narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dla nas, Białorusinów, prawda i pamięć o wojnie są silniejsze niż czas i nie mają granic, powiedział głowa państwa. Pamiętamy o naszych antyfaszystowskich przyjaciółach, bohaterach pułku Normandia-Nemen, uczestnikach w spotkaniu nad Łabą i innych przykładach wspólnej walki z wrogiem. To kwestia naszej wspólnej dumy ze wszystkimi, którzy razem z nami przeciwstawiali się faszyzmowi i którzy nadal są z tego dumni. Wszystkie narody ziemi powinny wiedzieć, jaka niezwykle wysoka cena została zapłacona tylko przez Białorusinów za pokój i wolność. Zastanówcie się, ponad 300 tysięcy naszych rodaków zostało porwanych do Niemiec jako niewolnicy. W rzeczywistości cała populacja takiego kraju jak Islandia lub cały przedwojenny Mińsk. Tylko niesławny obóz Trościeniec pochłonął życie ponad 200 tysięcy cywilów, przytoczył smutne informacje głowa państwa. Bogactwa narodowe Białorusi zostały zniszczone lub wywiezione na zachód. Setki getti, obozów koncentracyjnych przekształciły pokojową republikę w przenośnik śmierci. Tu też sprowadzono ludzi na śmierć z krajów Europy, przypomniał Aleksander Łukaszenka. Zasadniczo było to ludobójstwo ludności cywilnej. Fakt ten został oficjalnie ustalony przez nadzwyczajną komisję rządową zaraz po wojnie, a obecnie dochodzenia te kontynuuje prokuratura generalna. Zginął co trzeci. Bez względu na to, co powie, niezależnie od uczuć tych czy innych osób oraz terminów przedawnienia, będziemy wykrywać i oddawać pod sąd nazistów uwikłanych w okrucieństwa, nawet pośmiertnie lub zaocznie, powiedział prezydent. Przy czym dziś w wielu państwach zachodnich nasze zwycięstwo zostało wyjęte spod prawa. Pod sztandarami dywizji SS maszerują faszystowscy radykałowie. Na szczeblu państwowym honoruje się zbrodniarzy wojennych, a ci, którzy czczą pamięć o wielkim zwycięstwie, są ogłaszani wrogami narodu. Bezprecedensowe ataki informacyjne i wszelkiego rodzaju fałszerstwa ze strony zbiorowego Zachodu usprawiedliwiają popełnione przez nazistów i ich popleczników okrucieństwa, powiedział białoruski przywódca. Widzimy, jak rewanżowcy próbują wyciągnąć spod ziemi zbankrutowaną nazistowską ideologię. Wszystko jest podawane tak, jak gdyby nigdy nie było Trybunału Norymberskiego. I tu nie chodzi tylko o Ukrainę. W tych warunkach, jak zauważył głowa państwa, prawda o zbrodniach faszyzmu stanowi poważne ostrzeżenie dla ludzkości, a zachowanie pamięci historycznej nabiera szczególnego znaczenia. Najwyższy czas, aby narody Europy zrozumiały, że wielkie zwycięstwo jest naszym wspólnym dziedzictwem, dzięki niemu, a także politycznej, gospodarczej i militarnej potędze Związku Radzieckiego na kontynencie euroazjatyckim na długie dziesięciolecia został zapewniony pokój, zauważył Aleksander Łukaszenka. Przypomniał, że pomimo różnic ideologicznych i walki geopolitycznej w okresie powojennym, światowym graczom udało się jednak negocjować. W warunkach zimnej wojny strony przeciwne podejmowały realne kroki w kierunku odprężenia w oparciu o równowagę sił. Organizacje międzynarodowe działały jako prawdziwe platformy negocjacyjne i przyczyniły się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na planecie. Ale wraz z rozpadem ZSRR zapomniano o lekcjach wojny, stwierdził prezydent. Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę, że dziś politycy niektórych krajów uważają się za władców świata. Stało się dla nich powszechną praktyką niegrzeczne i bezceremonialne wtrącanie się w sprawy suwerennych państw. Wystarczy tylko ogłosić niepodobający się kraj strefą swoich interesów lub zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, jak natychmiast nastąpi nalot dywanowy i obalenie niedemokratycznego reżimu, powiedział prezydent. Z tego powodu w różnych zakątkach planety nieustannie wybuchają ogniska napięcia, niszcząc kraje i całe regiony. Przykładów jest wiele. Doszliśmy do punktu, w którym dziś żadne państwo nie czuje się chronione przed agresją zewnętrzną.
Zdaniem głowy państwa przyczyni się do tego zniszczenie przez kraje kolektywnego Zachodu fundamentalnych podstaw stabilności strategicznej oraz międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa. Ich przywódcy próbują odwrócić uwagę ludności swoich państw od nagromadzonych problemów wewnętrznych. Totalna rusofobia stała się popularnym trendem politycznym wśród rządzących elit europejskich oraz ich zagranicznych panów. W pośpiechu tworzą przerażający obraz zewnętrznego wschodniego wroga, który rzekomo jest gotowy czołgami udać się na Berlin. Pod zasłoną mitów o demokracji i prawach człowieka zachodni przywódcy narzucają państwom kulturę odwołania, przeprowadzają filtrację narodów poprzez naciski i szantaż, bunty i wojny zastępcze wychowują pokolenie, dla którego nienawiść staje się credo życiowym, zwrócił uwagę Aleksander Łukaszenka. Zaostrza sytuację ekspansja bloków wojskowych i sojuszy ze szkodą dla bezpieczeństwa i innych krajów, a także bezprecedensowe budowanie potencjału NATO w regionie Europy Wschodniej. Wszystko to jest już przy zachodnich i południowych granicach Białorusi. Od poszczególnych działaczy słyszymy rozmowy o wojnie i atakach nuklearnych, podkreślił prezydent. Głowa państwa zaznaczył, że na tle stale rosnącej w Europie aktywności wojskowej na Białorusi podejmowany jest zestaw środków adekwatnego reagowania na zaostrzenie sytuacji. Ta działalność w zakresie obrony naszego kraju ma charakter planowy i obejmuje kilka etapów, powiedział. Podczas pierwszego etapu, w odpowiedzi na koncentrację wojsk w pobliżu północno-zachodnich granic Białorusi, a to już około 90 tysięcy ludzi, wyprowadzano wzmocnione bataliony czołgowe oraz zmechanizowane na kierunkach Oszmiańskim i Postawskim. Sprawdzono kwestię niedopuszczenia do penetracji na terytorium Białorusi grup dywersyjno-wywiadowczych, nielegalnych formacji zbrojnych i walki z nimi, a także ogólnie utrzymania porządku na terytoriach przygranicznych. Na tym tle przeprowadzono również nagłą kontrolę z odmobilizowaniem i doprowadzeniem do pełnej gotowości bojowej brygad zmechanizowanych i zenitowo-rakietowych. I ostatnia rzecz, szeroko zakrojono kontrolę sił powietrznych, powiedział Aleksander Łukaszenka. Według niego kontrole te wykazały skuteczność istniejącego systemu gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zdolność brygad do szybkiego przejścia do najwyższego stopnia gotowości bojowej oraz wykonania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Obecnie przeprowadzana jest rotacja wojsk osłonowych w kierunku północno-zachodnim. Jednostki wojskowe oddzielnej brygady zmechanizowanej zajmują nowe obszary przeznaczenia operacyjnego. Na ich miejsce wysuwa się wzmocniona batalionowa grupa taktyczna z innej oddzielnej brygady zmechanizowanej. Dzisiaj zaczynamy opracowywać drugi etap środków reagowania w celu jego przeprowadzenia przez Sztaby Generalne Sił Zbrojnych Białorusi i Rosji. Przewidziano sprawdzenie siły środków wspólnego regionalnego ugrupowania wojsk, w ramach którego po raz pierwszy planowane jest sprawdzenie kwestii użycia niestrategicznej broni jądrowej, oświadczył prezydent. Podczas kontroli zostaną dostarczone specjalne pociski do rakiet i wojskowych jednostek lotniczych, załadowanie je na wyrzutnie i zawieszenie na samolotach. Dywizjony rakietowe systemów operacyjno-taktycznych Iskander oraz Polonez zostaną potajemnie wyprowadzone na wyznaczone pozycje i będą pracować nad zadawaniem ataków rakietowych w celu odparcia prawdopodobnego ataku na Białoruś. Jednocześnie lotnicze jednostki wojskowe przygotują frontowe szturmowce Su-25 do działań ze specjalnymi pociskami w celu wsparcia broniących się wojsk i wyrządzenia wrogowi niedopuszczalnych szkód. Działania będą prowadzone na ogólnym tle operacyjno-strategicznym ze sprawdzeniem przez wojska rosyjskie kwestii użycia niestrategicznej broni jądrowej. W uzyskaniu informacji operacyjnej pomogą nam jednostki wojskowe moskiewskiego i leningradzkiego okręgów wojskowych, a także siły i środki floty bałtyckiej rozmieszczone w obwodzie Kaliningradzkim, powiedział Aleksander Łukaszenka. Bezpośrednie zarządzanie, kierowanie wojskami, przekazywanie sygnałów do szkoleniowego zastosowania niestrategicznej broni jądrowej będzie realizowane przez Sztaby Generalne Białorusi i Rosji zgodnie z istniejącymi planami współpracy, dodał prezydent. Chciałbym szczególnie zaznaczyć, że kontrolę ma charakter wyłącznie obronny i ma na celu zapewnienie gotowości białoruskich jednostek wojskowych do pracy ze specjalną amunicją, a także debugowanie mechanizmów dowiedzenia wojskami i współdziałania sojuszniczych organów dowodzenia. Po zakończeniu wspólnego szkolenia nasi żołnierze będą kontynuować działania mające na celu odpowiednią reakcję na zmiany sytuacji, powiedział Aleksander Łukaszenka. Głowa państwa podkreślił, że świat nigdy nie podchodził tak blisko progu wojny nuklearnej jak teraz.
Zaznaczył, że wypowiedzi zachodnich polityków w czołówce Europejczyków jest Francja prowadzą do eskalacji napięć nie tylko na kontynencie europejskim, ale na całym świecie. Jestem człowiekiem pokojnym, nie chcę wojny, jestem historykiem i dobrze wiem, że Białoruś zawsze prowadziła nie tylko i nie tyle swoje wojny. Białoruś zawsze był teatrem działań wojennych, studiowałem nie tylko z książek II wojny światowej oraz Wielką wojnę ojczyźnianą. Po zostaniu prezydentem zapoznałem się z prawdziwym stanem rzeczy w czerwcu 1941 roku i dzień wcześniej na naszej granicy, kiedy wierzyliśmy w to, co nam powiedziano. Przekonywano nas, że wojny nie będzie, że wszystko jest w porządku, powiedział Aleksander Łukaszenka. Prezydent podkreślił, że Białoruś pod żadnym pozorem nie ma zamiaru dać się sprowokować i nie zamierza z nikim walczyć. Wrzucanie kraju i milion ludzi do tygla wojny to nie dla mnie, po prostu nasze zadanie, jeśli znowu, tak jak było, wrogie buty postawią stopy na naszej ziemi, musimy wyrządzić wrogowi niedopuszczalne szkody i musi to zrozumieć, oświadczył białoruski przywódca. A kiedy zdasz sobie sprawę, że natychmiast otrzymasz to, czego nie możesz znieść, niedopuszczalne szkody, obrażenia, nigdy, jeśli nadal masz coś w głowie, nie rozpoczniesz tej wojny. Dlatego nie wierzymy w żadne nadzieje, po raz kolejny oświadczamy, nie zamierzamy nikogo atakować, po prostu reagujemy na to, co dzieje się niedaleko, gdzieś w Gazie, gdzieś Izrael bombarduje ludność cywilną, gdzie zginęły już dziesiątki tysięcy ludzi, cisza. Nie ingerujemy w te konflikty, patrzymy za naszą ziemią i reagujemy na to, co dzieje się w pobliżu. Powtarzam jeszcze raz, 90 tysięcy zagranicznych wojskowych są skoncentrowane na naszych granicach. Ilu z was może wstać i powiedzieć, że z tych 90 tysięcy jutro kilkanaście tysięcy nie zaatakuje naszej granicy, nikt, zauważył Aleksander Łukaszenkę. Będzie cicho, no dobrze, będzie u nas spokój i cicho. Jeśli ktoś użyje broni przeciwko nam, odpowiemy. Co więcej, natychmiast. Nie będziemy rysować żadnych linii, nie jesteśmy Rosją, tysiące, tysiące kilometrów. Tam można rysować linie i czegoś się spodziewać. Rosję od razu nie zdobędziesz. Białoruś, jak pokazała ostatnia wojna, w ciągu miesiąca przestała istnieć. Teraz będzie jeszcze szybciej, dlatego nie ma linii żadnej. Każda agresja i odpowiedź będzie natychmiastowa, ostrzegł białoruski przywódca. Prezydent zauważył, że wiele mówi się dziś o broni jądrowej. Niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy Łukaszenka użyje lub nie użyje tej broni jądrowej. To broń powstrzymywania, to broń obrony. Nikt nie przejdzie do ofensywy z tą bronią. Wnioskujcie z tego, powiedział głowa państwa. Ale najgorsze jest to, że w rozumieniu Zachodu III wojna światowa nie jest czymś abstrakcyjnym i przedstawiane jest jako zwyczajne i całkowicie dopuszczalne. Ale jest mało prawdopodobne, aby zwykli ludzie tego potrzebowali zarówno u nas, jak i w Europie i innych regionach planety. Dlatego dzisiaj chciałbym po raz kolejny z tej trybuny w imieniu białoruskiego narodu pokojowego zwrócić się do narodów bliskiej i dalekiej zagranicy. Sytuacja popycha do tego. Musimy powstrzymać oszalałych politykierów, nie dać im szansy na przekształcenie całego życia na planecie w popiół, powiedział białoruski przywódca. Białoruś odpowiada na wszelkie próby zastraszenia konsekwentnym stanowiskiem pokojowym, stosując politykę strategicznego powstrzymywania. Wzięliśmy pod uwagę błędy początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i nie będziemy już więcej ulegać obietnicom, prowokacjom i próbom zagadywania na temat bezpośredniego zagrożenia militarnego. Podobnie jak żołnierze radzieccy w odległym już 1945 roku wraz z naszym sojusznikiem stoimy w obronie nie tylko terytorialnych, ale także granic naszej wspólnej pamięci historycznej, powiedział Aleksander Łukaszenka. Powtarzam raz jeszcze, jesteśmy krajem absolutnie pokojowym i nie uważamy żadnego państwa za wroga, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, naród białoruski będzie bronił swojej ojczyzny, używając w tym celu wszystkich możliwych sił i środków, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Głównym gwarantem bezpieczeństwa wojskowego kraju są nasze siły zbrojne, dlatego utrzymujemy jej w stałej gotowości bojowej i wyposażamy w najnowocześniejszą broń. Według niego, dzięki wyszkoleniu zawodowemu, patriotyzmowi, wierności obowiązkowi wojskowemu i ojczyźnie, żołnierze Armii Białoruskiej są w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszego państwa i w razie potrzeby wyrządzić wrogowi nieodwracalne i niedopuszczalne szkody. Jednocześnie głowa państwa zwrócił uwagę, że dziś nie tylko siła militarna jest ważna. Nawet najnowocześniejsza broń nie jest w stanie złamać narodu, jeśli wy i ja będziemy jednością. Nasi przeciwnicy dobrze to rozumieją i robią wszystko, żeby nas rozdzielić i podzielić. Wiecie z opowieści waszych rodziców i dziadków, jak trudno było przetrwać tym, którzy przeżyli w ziemiankach, okopach i lasach. Na wpół zagłodzeni, nędzni, półnadzy, powiedział głowa państwa, wspominając trudne czasy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Nie można już na to pozwolić. To się nie powtórzy w historii Białorusi. Mówiąc to wszystko, myślę o tym, żeby nie przesadzić i nie obciążać naszego społeczeństwa, kontynuował Aleksander Łukaszenka. Wszystko, co robimy, robimy, aby powtórzenie doświadczenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nigdy się nie stało. Nie wierzę, że w Europie Zachodniej, rozżarzonej i odkarmionej, ktoś będzie chciał iść do brudnych, parszywych okopów, żeby walczyć. Oni są już do tego nieprzyzwyczajeni i nasza młodzież tego nie chce. My, którzy urodzili się niedługo po wielkim zwycięstwie, rozumiemy, ile to wszystko kosztowało naszych rodziców i dziadków. Ale musimy być przygotowani na wszystko. Nie sądzę, żeby zwariowali i przekroczyli granicę, którą sami wyznaczyli, podkreślił głowa państwa. Aleksander Łukaszenko powiedział, że nie wierzy w to, że prezydent Francji, mocarstwa nuklearnego Emmanuel Macron, który jest całkiem rozsądnym, niegłupim człowiekiem, ale deklarującym gotowość, by choć jutro wprowadzić siły zbrojne na Ukrainę i rozpocząć wojnę, czy na przykład władze polskie, czy ktoś inny, że faktycznie zrobią to, o czym mówią. Aby tego nie zrobili, musimy być silni i bez względu na to, kim jesteśmy, mali czy wielcy, musimy być silni, zorganizowani, monolityczni, powiedział prezydent. Moim losem i tych, którzy są blisko mnie, jest to, że możemy odpowiedzieć na każde zagrożenie, dodał. Głowa państwa podkreślił, że istnieje godny wzór dla naśladowania dla współczesnego pokolenia. Weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, których niestety żyje dziś bardzo niewielu. W pierwszych latach powojennych osłabieni, znosząc tak wiele trudów, niedostatków i cierpień, wciąż znajdowali siły i odwagę, aby odbudować kraj. Zrobili dla nas wszystko, a nawet więcej, podkreślił prezydent. Nie możemy o tym zapomnieć. Jak tylko zapomnimy, to nieszczęście przyjdzie do nas, podkreślił. Głowa państwa skierował również szczególne słowa wdzięczności do tych wyzwolicieli Białorusi, którzy mieszkają w różnych częściach świata. Jesteście naszymi krewnymi. Bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, jak czujecie się po zwycięstwie tam, gdzie teraz mieszkacie, białoruska ziemia pamięta i dziękuję wam wszystkim, powiedział szef państwa. Wieczna chwała bohaterskiemu czynowi narodów Związku Radzieckiego, które wspólnie przeszły przez płomienie wojny i pokonały nacyzm, powiedział prezydent. Życzył weteranom i wszystkim, którzy odbudowywali kraj, a także przedstawicielom starszego pokolenia, wszystkim rodakom pokoju, dobrobytu i szczęśliwego życia pod niebem tylko wolnej Białorusi. Serdecznie gratuluję wszystkich nadchodzących wspaniałych świąt. Gratuluję, drodzy przyjaciele, powiedział na zakończenie głowa państwa. Żyjcie spokojnie, wychowujcie dzieci, niech każdy robi swoje. Nie możemy uciec od tego czasu, ponieważ czas nas wybrał.